Hałas to tylko żyć na swój sposób. Wszystkie zdanie żyjemy tak jak chcemy. Tylko czasem dużo się raczej chcemy. Wiesz, raczej na lekim i ulicznych hartów. A jeśli handlę bez, to raczej tylko policjantów. Chłopcy mieli trudne zadanie, rozgrzewali publiczność jako jeden z pierwszych supportów. Jak oceniacie żywiecką publiczność i generalnie ideę tego festiwalu? Ja powiem to po raz enty dzisiaj, bo mówiłem to każdemu, że to jest taki festiwal, że mogłem tu przyjeżdżać codziennie. Jeżeli w tej cenie są tacy wykonawcy, taka atmosfera, byłem tu w zeszłym roku, jest absolutnie... Super. No, dzisiejsza edycja potwierdza zeszły rok, jest genialnie. Jaram się, jak to mówią młodzi. Ja mam przyjemność grać tutaj drugi raz. W zeszłym roku grałem z ekipą PHFNG, chłopaków pozdrawiam i naprawdę najlepszy, według mnie najlepszy festiwal w Polsce, jeżeli chodzi o muzykę hip-hopową. Jak rozumiem, nie zbijacie się za chwilę, tylko zostajecie do późnej nocy. Oczywiście. Jacy artyści dzisiaj was najbardziej przekonują do siebie? Nigdy nie widziałem Bisza na żywo, więc bardzo bym chciał zobaczyć. VNM zawsze gra dobre koncerty, więc VNM, a ja bym nie chciał nikogo... Tetris? Ale Tetrisa widziałem już tyle razy, że wiem, że on gra genialne koncerty, na 100%. Jezu, nie chcę jakoś... Molesto Evenement to jest... Klasyki. To, no nie ma, to jest w ogóle, jest taki line-up, że... nie odchodzi się spod sceny, no ja tak uważam. I oczywiście na naszych koncertach też się nie odchodzi ze sceny. Z drugiej strony może spotkać mnie z bandą, który pomysł na wyjątka, ciuchy z drogiem mantra. Kocham to, że mam przegląd ziomą, mamy chłopaktorów i nie przeszkadza to nikomu. Jeden strzał, razy w zagranicznych galeriach, drugi najchętniej opuszczał mnie o ciężar. Bisz przyjechał do nas z Bydgoszczy. Bisz, powiem ci, dałeś dużo siły i energii na koncercie. Powiedz mi, jak generalnie wychodzi ci ostatnie koncertowanie, ile tego masz? No kurczę, tych koncertów pojawia się coraz więcej. Dzisiaj był świetny koncert, bardzo duża publiczność, rzadko gramy przed taką publicznością. Robimy taką dosyć alternatywny hip-hop i to różnie jest odbierane, ale dzisiaj było super, naprawdę. Długo trzeba cię było namawiać na tą inicjatywę tego hip-hopu na żywca? Nie, no w ogóle mnie nie trzeba było namawiać. Dostałem informację. Dla mnie to jest wyróżnienie, że mogłem grać VNM, Eldo, Tetris, Molesta, no człowieku. To jest marzenia się spełniają po prostu. Jak rozumiem, nigdy jeszcze nie byłeś w żywcu? Nigdy, ale akurat dzisiaj zostaję tutaj i 3 dni spędzam, bo zobaczyłem, jak wygląda to, to całe jezioro, ten zbiornik wodny i góry i wszystko. Mówię, nie, to 3 dni chociaż tutaj muszę spędzić. Zamierzasz troszkę pozwiedzać, jak tak, rozumiem. Tak, dokładnie. Proszę, będzie ci dane, proszę zwiatę do lufrańców, starając już na puste postrzelone łóżka. Żołnierze maszerują, nie są długie, spojrzenia dłuższe, nie widzisz znaczenia, zawsze dostrzegać jest. Druga
edycja festiwalu Hip Hop na Żywca. Z nami ekipa The Prismats, Batman oraz Biały. Witam was. Witam, dobry wieczór. Czyli w sumie 1/3 brygady The Prismats. 1/3, ale jesteście we dwójkę, możecie też rozmawiać. Także. Mówi się, że sukces ma wielu ojców. W tym wypadku jak najbardziej jest to słuszne powiedzenie, tak? Zorganizowaliście taką imprezę drugi raz w Żywcu, mieliście teraz na to więcej czasu. Powiedzcie mi, jak zabrać się za organizację takiej imprezy, jak wam to wszystko wyszło? Znaczy, nie jesteśmy stricte organizatorami, jesteśmy... Współorganizatorami, bardzo mocnymi ambasadorami tej imprezy. Dokładnie tak. Naszym głównym, że tak powiem, punktem, którym się zajmujemy, jest line-up. Także my dobieramy artystów, jeśli chodzi o festiwal. Generalnie, no wiadomo, jak z każdym większym przedsięwzięciem, tym bardziej takim, gdzie mnóstwo osób uczestniczy, także trochę wcześniej trzeba było jednak wziąć się do roboty. W zeszłym roku udało nam się to spiąć w krótkim czasie, bo wyszedł pomysł spontanicznie, w tym roku chcieliśmy kontynuować. W tym roku line-up solidny moim zdaniem, taki powiedzmy dość selektywnie wybrany, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Ja to bym łatwił wypowiedzi Pablo! Tej rozkwin patrzę, błądząc jak to hito, mam na uwadze tych chórych szlach. Rozwijają dni, to wiem, że sobie poradzę. Śluzikom się nie patrzą, my to samotność, to dziwny stan. Oczy jak nikom rejestrują tych chwilę z hito. Damy w samą myślą, bo to lecja i ma zasługi, ma też szacunek i zawsze jak z nim gadam, to też czuję tu dumę, więc zróbcie hałas dla nas i dla całej reszty, zróbcie hałas dla Molesty. W roku była pierwsza edycja, długo was musieli Pryzmaci namawiać, żeby tutaj wpaść? No szczerze mówiąc nie, po pierwsze dlatego, że słyszeliśmy o renomie tego miejsca od między innymi na przykład ekipy Alkopoligami i wiemy, że było naprawdę zacnie rok temu, a że z Prismatsami mam jakiś tam, no może mam, teraz już mamy, ale ja miałem jakby solowo, że tak powiem, jakiś taki lepszy kontakt i z racji tego, że współpracowaliśmy już na płaszczyźnie studyjnej i tego też, że gościłem część składu u siebie na festiwalu w moim mieście, może nie jako artystów, ale jako gości, więc znamy się nie od wczoraj i nie musieli namawiać, w ogóle, wcale nie musieli namawiać. No dobrze, swoje słyszeliście, a teraz sami możecie ocenić, jak tutaj było. Wiesz co, no kurde, ja nie spodziewałem się skali tego festiwalu, myślałem bardziej, że to jest jakieś... Bardziej kameralnie? Znaczy może nie kameralnie, ale spodziewałem się, nie wiem, 1000 może osób, może 2 w porywach. Ale nie 8.
tak, ale nie tam 7 czy 8, bo to jest naprawdę ogrom ludzi. I myślę, że impreza może już śmiało i z dumą startować do miana festiwalu. Nie wiem, która o tym nie jeden, czy to jest czas. Nie wiem, co on znowu widzi.